Szkołę podstawową numer 12 w Siedlcach odwiedziła podróżniczka, wspinacz wysokogórski, a już niebawem najmłodsza polska zdobywczyni Korony Ziemi, Miłka Raulin. Spotkała się z dziećmi, aby im opowiedzieć o swoich wyprawach, przygodach i pasji. Przede wszystkim jednak zaapelowała do maluchów, by te w życiu nigdy nie wahały się podążać za marzeniami. Co trzeba robić, żeby te marzenia się spełniały? Dużo ćwiczyć. Jeśli chcesz zostać piłkarzem, trzeba dużo ćwiczyć, znać języki. Kolega robi bardzo ważną rzecz. Ma świadomość tego, co trzeba zrobić. Marzenia się, słuchajcie, same nie spełniają. Marzenia trzeba spełniać. Trzeba pracować, żeby je spełniać. No i jak już mamy ten pomysł, znaczy jak mamy ten pomysł, co chcemy, co nam się zamarzyło, no to myślimy sobie, drapiamy się w głowę, myślimy sobie, kurczę, co ja tu zrobię, żeby moje marzenie się spełniło? Co ja muszę zrobić, żeby moje marzenie się spełniło? Więc ja w moim przypadku to przede wszystkim wertuję internet, szukam informacji, gdzie mogę się z kimś spotkać, kto był w tym miejscu, do którego chcę jechać. Mam sobie gromadzę narzędzia, które mi są strasznie przydatne do tego, żeby udała mi się moja wyprawa. W moim przypadku to nie są narzędzia, tylko to są rzeczy, w które muszę być wyposażona. Z tego powodu, że jesteście wyjątkowi i niepowtarzalni, macie szansę w życiu być kimś wyjątkowym. Tylko musicie na to pracować, bo to się samo nie zrobi. Na początku wszyscy wam będą mówić, że wam się nie uda, ale jak wam się już uda, to naprawdę będziecie strasznie w środku z siebie dumni. Tam w górach jest bardzo niskie ciśnienie. I ono mniej więcej na wysokości, słuchajcie, Everestu, tu mamy 1000 hektopaskali, a na wysokości Everestu to jest 300 hektopaskali. Zobaczcie, ile jest niższe. Nasz organizm absolutnie nie jest przystosowany do tego, żeby funkcjonować w takich warunkach, w takim środowisku. I on pierwszy co robi, to daje takie sygnały, a no to będzie ci niedobrze. I faktycznie, niedobrze człowiekowi jest. Boli go głowa, rozwolnienie się ma. Naprawdę nie są to przyjemne rzeczy i to są takie objawy, które są, tak człowiek, organizm reaguje na chorobę wysokogórską. Tak niedobrze, bo ja tu nie mam tlenu, bo tu jest mniej tlenu i jest niskie ciśnienie, więc zacznę produkować więcej czerwonych krwinek, które odpowiedzialne są za przenoszenie tego tlenu w organizmie. Jak już się przyzwyczai, to będzie nam zdecydowanie lepiej, ale żeby mu pomóc, to pije się bardzo dużo wody, żeby rozrzedzić krew. Jak krew jest rozrzedzona, to lepiej krąży po naszym organizmie. Zresztą tutaj też powinniście pić dużo wody, pamiętajcie o tym, żeby dużo pić. Jest rozrzedzona, więc lepiej płynie po naszym organizmie, a poza tym jak pływa dobrze po naszym organizmie, dociera tam, gdzie mamy ukrwienie dużo mniejsze, czyli końcówki paluszków, tak, czy u rąk, czy u nóg, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że nam się te paluszki odmrożą.